Wspaniały jest nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy modliliśmy się o tych ludzi, o tę kochaną rodzinę, miałem przed oczami rodzinę. Widziałem tę rodzinę, widziałem to dziecko. Wiecie, to jest szczególny moment, kiedy rodzice troszczą się o dziecko. To jest niesamowita rzecz. Człowiek jest w stanie oddać swoje życie za swoje dzieci. Amen? Zgadza się? Tak stójmy w boju, kiedy modlimy się o ludzi, bo Bóg tak ukochał nas. Halleluja. Halleluja. Podczas tej modlitwy, kiedy się modliliśmy, przyszły mi takie słowa. Wierzę w Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za nas, który oddał swoje życie, przelał swoją krew, wziął całe przekleństwo na siebie, a Jego sińcami i ranami jesteśmy uleczeni. Wierzę w Tego, który zmartwychwstał, który żyje dzisiaj, który jako ostatniego wroga zwyciężył śmierć. Amen. Halleluja, to jest nasz Jezus Chrystus, to jest mój Jezus. Jedna pieśń mówi o tym, mój Jezus Królem Królów jest. Wiecie, kiedy ją śpiewam, nie mogę przestać, nie mogę przestać. Boję się zawsze o struny w gitarze, bo są narażone lekko na porwanie. To jest moment, kiedy chcę wyśpiewać, że mój Jezus Królem Królów jest. On na wieki jest Królem Królów, ten, który zwyciężył. Halleluja. A chciałbym zachęcić was, w ogóle tak się bardzo cieszę, że was znowu dzisiaj widzę. Strasznie długo jest od niedzieli do wtorku, chcę wam powiedzieć. Też tak czujecie? Bardzo długo to ten czas trwa. I cieszę się, że znowu możemy się widzieć, że jesteśmy znowu przed Panem, że mamy możliwość i mogliśmy przyjść. Wybraliście dobry moment, zrobiliście dobrze, że przyszliście na to miejsce. Ja się bardzo cieszę, bo chcemy stanąć przed Panem i na nowo słuchać Jego słowa. Na nowo być dotykani Jego obecnością, Jego Duchem Świętym. On jest niesamowity. Chcę was trochę zachęcić świadectwami, które przeżywamy, które przeżywamy. Niektóre z was, niektóre te świadectwa znacie. Pamiętacie je na pamięć, nawet przypominacie je w modlitwach. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg niesamowicie działa wśród nas. Kiedy patrzę na to, co Bóg robi, co Bóg naprawdę czyni wśród nas, to moje serce rośnie. Moje serce rośnie. Mówię, Boże, jaki Ty jesteś cudowny, jaki jesteś wielki. Chcę się kochać Go jeszcze bardziej. Jeszcze więcej i jeszcze więcej. On jest niesamowity. Już mówię, o co chodzi. Wiecie, kiedy zaczęliśmy się modlić, kiedy Kościół zaczyna się modlić, wtedy Bóg w szczególny sposób zaczyna zwracać swoje oblicze na swoje dzieci. Amen? W Słowie Bożym jest to napisane i tak się dzieje. My żeśmy tego doświadczyli, doświadczamy, ale to jest mało. Chcemy więcej. My to mówimy naszemu Bogu. Boże, chcemy więcej. Jeszcze więcej i jeszcze więcej. Kiedy już jest tak dobrze, kiedy jest takie spotkanie, kiedy już wydaje się, że dotykamy się szaty Jezusa Chrystusa, to wiecie, wychodzimy i chcemy powiedzieć, Boże, kiedy następny raz? Duch Święty, kiedy będzie następny raz? Jeszcze mocniej, jeszcze więcej. I to jest fajne. I chcę wam poopowiadać, chcę powiedzieć, że Bóg czyni niesamowite rzeczy. A w ostatnim czasie mam przywilej, że mogę widzieć niektóre rzeczy, które się dzieją, które oczami normalnie nie potrafimy widzieć. Chcę wam opowiedzieć kilka takich zdarzeń. Zacznę może od tych najświeższych. Piątek, najbliższy piątek, kiedy mieliśmy modlitwę mężczyzn. Przy tej okazji zapraszam wszystkich mężczyzn. Jeżeli nie masz drugiej zmiany, bo Krzysiek Zięba udowodnił, że możesz mieć trzecią zmianę i będziesz się modlił. Pierwsza i trzecia zmiana nie wyklucza z tej obecności, ale druga zmiana, no to akurat nie będziecie w tym czasie. Jeżeli nie masz drugiej zmiany, to zaplanuj i przyjdź na modlitwę dla mężczyzn. I siostry tak samo zapraszają na modlitwę. Społeczności, do zboru, przychodźmy, bo Boże Słowo ma moc. I chcę wam powiedzieć, że kiedy modliliśmy się w piątek, widziałem Boga w działaniu. Kiedy Bóg porusza się, możemy oczami widzieć, mogę oczyma widzieć, oczyma wiary. Kiedy uwielbiałem Boga, kiedy było wezwanie do modlitwy, kiedy zaczęliśmy się modlić, to widziałem, jak mojego ukochanego brata jednego Duch Święty porwał, żeby zaczął się modlić o pewną osobę. Był pewien człowiek, który mówi, że coś mu spadło na nogę i strasznie go noga boli. Wiecie, a wyszło to przy tym, że kiedy modliliśmy się o to, kiedy modlił się modlitwą pokutną, kiedy przyjmował Jezusa Chrystusa, kiedy modlił się, Panie Jezu, przebacz mi moje grzechy, chcę być nowym stworzeniem, to wtedy zgiął się i jakoś się skrzywił. Pytam się, co ci się stało? Mówi, noga mnie boli, bo coś mi spadło na nogę. To będziemy się o ciebie modlić. I kiedy mój brat podszedł do niego, aby się go zacząć o niego modlić, ja grałem na gitarze, uwielbiałem Pana, oni się modlili, zobaczyłem Ducha Świętego w działaniu. Zobaczyłem, jak dotknął i zaczął się proces uzdrawiania, jak Duch Święty zaczął go dotykać, tego człowieka. Człowieka, który pierwszy raz może był na takim spotkaniu. Wiecie, co było dziwne? Ja miałem oczy otwarte, bo muszę to widzieć zawsze. Miałem oczy otwarte i patrzyłem się w tym kierunku
I to nie tylko ja, ale ten człowiek miał głowę na dół skuloną. On miał tak głowę skuloną na dół i oczy zamknięte. Ale kiedy mój brat dotknął go, on naraz się wyprostował szybko i popatrzył i zaczął widzieć. On to zaczął czuć. Bóg go zaczął dotykać. Halleluja. I mogłem to widzieć i zacząłem uwielbiać Boga. I mówię, Boże, dziękuję Ci. Boże, dziękuję Ci, jaki Ty jesteś cudowny. Ty dotykasz się człowieka, który w ogóle przyszedł i nawet nie wiedział, że można się modlić o chorych. Halleluja. Tego, który tam siedział na tym krześle. I za chwilę modlimy się znowu. Były potrzeby, była potrzeba do uzdrowienia. Jeden brat nasz kochany prosił o uzdrowienie, prosił o modlitwę. I ja znowu poprosiłem mojego braciszka kochanego, żeby się pomodlił o niego. I wiedziałem, że kiedy podchodzi, to wiedziałem, że myśli sobie, że a co ja tam będę się modlił, skoro mogą się modlić ci, którzy umieją się modlić. I on tego nie powiedział, ale Duch Święty mi powiedział. I zacząłem do niego mówić, bo mówię tak, słuchaj, wiem, że tak jest. Że myślisz, że to może nie ja powinienem się modlić, ale to właśnie ty powinieneś się modlić, bo to Jezus Chrystus chce przez ciebie dotykać. Przyznał się, mówi, no tak, tak sobie pomyślałem. Położył rękę na tego brata i powiedział kilka słów. Nie usłyszałem, co powiedział. Chciałbym zapisać te słowa. Ale wiecie, Duch Święty tak mocno stąpił, że zaczęło się Boże działanie. Halleluja. I znowu to widziałem. Było nas tam trzech i byliśmy wszyscy zaskoczeni. Tak cudownie Bóg działa. Zaczął działać. Na drugi dzień rano rozmawialiśmy z naszym bratem, którego Bóg zaczął dotykać i uzdrawiać i mówi, kochany bracie, to co się wydarzyło, to miało wymiar Boży. To co się dzieje, bo to się nie skończyło, to się dzieje cały czas, to ma wymiar Boży. I Bóg każdego z nas chce używać. Duch Święty, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, Duch Święty mieszka w tobie. On chce ciebie używać. Każdego z nas. I chce was do tego zachęcać. Chce was zachęcać, że to każdy. To nie jest, to nie my jesteśmy kimś, kto może coś zrobić, coś może wyprodukować, ale to Jezus Chrystus w nas. Amen? Słowo Boże mówi, że Chrystus w nas nadzieja chwały. Halleluja. To Chrystus we mnie. To nie ty sam. Mieliśmy spotkanie, kiedy byliśmy wszyscy razem, bracia, siostry, modliliśmy się któryś piątek, sobotę. I nie wiem, czy ilu z was pamięta, zapytam was, ilu z was pamięta, było słowo wiedzy. Jedna z kochanych naszych siostrzyczek podczas uwielbienia, podczas kiedy modliliśmy się o Ducha Świętego, było dwóch młodych mężczyzn, na środku stało, trzeci troszeczkę starszy i jeszcze kilku ludzi. I Duch Święty pokazywał mi, że chcą, mają pragnienie być napełnieni Duchem Świętym i Duch Święty stąpił. Zaczął napełniać ich życie. Niesamowicie to widzieć. Wiecie, ja widziałem, jak oni chłoną jak gąbka. Byli tak spragnieni, a Duch Święty tak obficie dotyka ich życia. Może oni sami tego nie wiedzą, ale widziałem to i dziękuję każdego dnia Bogu za tych ludzi. Za młodych ludzi, którzy stają już teraz w tym momencie i mówią, Boże, jesteśmy gotowi, żeby Ci służyć. Ale tam się coś jeszcze więcej wydarzyło. Jedna z naszych siostrzyczek miała słowo wiedzy i powiedziała, widziała pełno szklanek, które były napełniane, ale dwie szklanki były zawiązane. Były zakryte z góry i były obwiązane jakąś taką gumką, może jakimś drucikiem, jakimś sznurkiem i nie można było do nich nalać nic. I były te dwie szklanki i nikt się nie zgłosił. Nic się nie zgłosił, ale po spotkaniu znalazły się te dwie szklanki. Halleluja. Kiedy modliliśmy się, Duch Święty zaczął wstępować i zaczął napełniać. I zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Halleluja. Wiecie, nie ma nic lepszego jak to, kiedy Bóg swoją wolę wypełnia w naszych zgromadzeniach. Amen. Kiedy jesteśmy posłuszni, jesteśmy jak Jego naczynia, gotowe, aby napełniał. Nie ma nic lepszego. I dlatego chcę was zachęcać, abyśmy szukali Boga, abyśmy modlili się, abyśmy wzywali Jego imienia. To jest najlepsze miejsce, kiedy człowiek, zwykły człowiek, taki jak ty i ja, staje i mówi, Boże, jestem gotowy, żeby słuchać Twój głos. Tak jak mieliśmy też w niedzielę takie proroctwo przeczytane, że owce moje głosu mojego słuchają. Amen? Wiecie, ja nie usłyszałem nic innego. Owce moje głosu mojego słuchają. Chciałbym czytać dalej, chciałbym słuchać dalej, ale Bóg mówi wyraźnie do tego momentu. Owce moje głosu mojego słuchają. Musisz usłyszeć. Musimy usłyszeć głos Boży. Głos Boży to jest siła. Głos Boży to jest to, że możemy stanąć i powiedzieć, Boże, wiem, co mam robić. Usłyszałem Ciebie i wiem, co mam robić. To jest głos Boży. Głos Boży daje nam siłę do zwycięstwa. Alleluja. Amen. Mógłbym opowiadać o tych świadectwach, ale wiecie, najbardziej na czym mi zależy i to jest taki cel naszych modlitw, żeby to nie było osobno w salce 102,
a tutaj, żeby było nabożeństwo, ale chcemy, żeby cały Kościół zaczął się modlić, aby Kościół był w ogniu. Amen? Aby bracia, siostry, abyśmy wszyscy razem, kiedy wchodzimy przez te drzwi, kiedy przychodzimy do Bożego zgromadzenia, abyśmy uwielbiali już Pana, abyśmy wywyższali Go. Halleluja. Amen? Psalmista mówi, że w przedsionkach domu Bożego już jestem gotowy uwielbiać i rozkoszować się i tańczyć. Halleluja. Aby nasze serca były gotowe do tego i ja wiem, że już są gotowe, ale musimy też zacząć ćwiczyć, zacząć modlić się, zacząć to wprowadzać. Kiedy wchodzimy, co jest na naszych ustach? Wejdę do Jego bram z dziękczynieniem w sercu swoim. Amen. A co jest w sercu, to jest i na ustach. Do Jego bram wchodzimy już z dziękczynieniem. I te modlitwy rozpalają nas do tego, abyśmy byli gorący wszędzie. Nie tylko w Kościele, ale i poza Kościołem. Amen. Halleluja. Bo Bóg chce nas używać. Bóg chce dać i dać i dać jeszcze więcej. Czy jesteśmy na to gotowi? Ostatnie spotkanie, które nie wiem, czy to było ostatnie, a czy przedostatnie, Duch Święty mówił do mnie wyraźnie i pokazał mi, jak wiele ludzi jest gotowych usłużyć tym, którzy przyjdą i potrzebują modlitwy. Amen. Byliście tutaj i jesteście tutaj, aby usługiwać. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj przyszłoby 50 ludzi do naszego zgromadzenia, których nie znamy. I ja tak znienacka zrobiłbym, albo pastor zrobiłby wezwanie, kto chce przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca, niech przyjdzie tutaj do przodu i z każdą osobą jedna osoba się pomodli o przyjęcie Jezusa. Musiałbym szybko przeliczyć, czy nas jest 50, żeby starczyło. I tu jest właśnie to. Bóg chce posyłać ludzi. Bóg chce dawać ludzi. Ale czy my jesteśmy gotowi? Ja wiem, że jesteśmy gotowi, bo pokazaliśmy to. Stanęliśmy i powiedzieliśmy, Boże, chcemy być używani przez Ciebie. Amen? Halleluja. I to jest następny krok, który Pan pokazuje mi, że Kościół jest przygotowany, oblubienica jest przygotowywana, aby ludzie byli gotowi służyć innym. Halleluja. Amen. Ja może jeszcze wpletę jakieś świadectwo z modlitw, coś do zachęty podczas usługi, ale chciałbym zacząć czytać Słowo Boże, bo wiecie, w niedzielę widziałem dobrze na ten zegar, a teraz nie widzę. Więc nie chciałbym przeciągnąć. Otwórzmy list Jakuba. List Jakuba, ostatni rozdział, na ostatniej stronie zostawmy. Wiecie, jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. Muszę się do czegoś przyznać. Czasami jestem nieposłuszny. Bardzo często jestem nieposłuszny. Czasami się kłócę z moim Bogiem, z Duchem Świętym. Ja już to pastorowi wyznawałem kiedyś. Gdyby u nas była spowiedź, to ja już zrobiłem to. Wiecie, czasami Duch Święty daje mi słowo, albo inaczej, przygotowuje jakieś słowo, które bardzo mocno żyje w moim sercu. Jadę sobie na spotkanie i Duch Święty mi podaje coś innego i mówi, to masz mówić. A ja się z nim kłócę i mówię, ale przecież tak fajnie przygotowałem. Cały tydzień się modliłem o to, starałem się i będę mówił to, co postanowiłem, nie będę nic zmieniał. A Duch Święty mówi mi wyraźnie, będziesz mówił to, co ja chcę mówić. A ja znowu mówię, nie będę mówił tego, bo tu już jestem przygotowany. Nawet pierwszy raz w życiu zrobiłem sobie notatkę i mam szansę nie pomylić się. Jeden raz. Duch Święty mówi, okej, będziesz mówił to, co ja chcę powiedzieć. Nie, nie będę mówił to, co ja chcę. I tak się zbywamy czasami. Gdzie przychodzę na zgromadzenie i zupełnie nie mogę sobie przypomnieć, co przygotowałem. Szukam notatki, nie wiem, czy je w domu nie zostawiłem. I Duch Święty mówi, a widzisz? Halleluja. Ale czasami jest tak, że cieszę się, bo Duch Święty ma coś lepszego, niż ja przygotowałem. I wiecie, w niedzielę byłem nieposłuszny trochę. Kiedy czytaliśmy o Annie, to chciałem jeszcze powiedzieć o poście i modlitwie. Miałem to na ustach, miałem to już gotowe i nawet chyba już zacząłem mówić o tym, ale kiedy widziałem moje kochane siostrzyczki tutaj, kiedy już brakowało wam chusteczek, to pomyślałem sobie, i tak było mi wypomniane, że jestem wyciskacz Wers, więc daruję ten jeden aspekt. I podeszła jedna młoda siostrzyczka do mnie po zgromadzeniu i mówi, Janusz, tam jest napisane, Anna stała w postach i modlitwach dzień i w nocy. I poszła. Mówię, Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że jeszcze we wtorek będę mógł głosić. Bo musiałbym was wszystkich cofnąć z kawy i jeszcze raz dopowiedzieć wszystkich. Halleluja. Kiedy wczoraj rozmawiałem z kolejną siostrą, która o niczym nie wiedziała, ona mówi pewne bardzo fajne słowa mówi, ale w pewnym momencie przerwała, tak jakby usłyszała coś innego i mówi, wyraźnie czuję, że to ma być post i modlitwa. To by to się nie kleiło tematu w ogóle. Ale tak powiedziała, jakby to usłyszała. I ja mówię do niej tak, teraz już wiem, dlaczego zadzwoniłaś do mnie. To miało być tak. I chcę coś jedno sprostować. Anna, właśnie Anna,
stała w postach i w modlitwach, dzień i w noc, w świątyni i w domu. Modliła się w postach i w modlitwach. To jest już coś więcej. To już jest sprowadzanie Bożej obecności. To nie jest tylko same modlenie się, tylko same wypowiadanie słów, ale to jest stanie w modlitwach i postach. Wiecie, kiedy przygotowywałem, kiedy modliłem się o słowo, wtedy na niedzielę, Duch Święty pokazał mi też obraz Anny. Pokazał mi sytuację, której nie powiedziałem w niedzielę, ale teraz wam powiem o tym. Anna żyła w takich czasach, w ogóle ta sytuacja była w takich czasach, że nie było tak jak dzisiaj. Ta kobieta była wdową. Nie jest napisane nigdzie w Słowie Bożym, czy miała dzieci, czy miała jakąś rodzinę. Jest napisane, że przychodziła w dzień, przychodziła w nocy, pościła i modliła się. Przeżyła bardzo ciężkie życie, jeżeli chodzi o fizyczny stan. W tych czasach nie było ani ZUS-u, ani nie było emerytur, ani zapomogi, nie było MOPS-u, nic, cokolwiek, co by mogło pomóc. Człowiek był wskazany na pomoc rodziny najbliższej. Jeżeli miał dzieci, to był bogatym człowiekiem, bo wiedział, że będzie go miał kto utrzymywać na starość. Jeżeli nie miał dzieci, był w trochę gorszej sytuacji. A jeżeli już był sam, a jeżeli to była jeszcze kobieta, to było całkiem źle. Dlatego, że wdowy były zdane tylko na pomoc swojej rodziny. I wiecie, Anna wielokrotnie być może pościła nie z tego powodu, że chciała być blisko Boga, ale może nie miała co włożyć do ust. Mogło tak być. Tym bardziej, że okres, w jakim była ta historia zapisana, był czasem okupacji. Tam było ciężko zdrowemu, młodemu człowiekowi o pracę, żeby z podatków nie zdarli go wszystkiego, co zarobił, nie zdarły władze z podatków. A co dopiero człowiek, który nie miał się gdzie zaczepić, ani gdzie pracować. Więc Anna była tym bardziej oddana w postach i w modlitwach Bogu. Wielokrotnie może i w takiej sytuacji, kiedy nie miała co włożyć do ust, stała przed Bogiem i mówiła to Bogu. Bo komu miała powiedzieć o tym? Komu miała się poskarżyć? Jak nie tylko Bogu. To też jest zachęta do nas, niezależnie w jakiej sytuacji ktokolwiek z nas jest, w jakiejkolwiek sytuacji będziemy. Czytajmy Boże Słowo, w jakiej sytuacji była Anna. W jakiej sytuacji byli mężowie Boży, kobiety Boże, którzy stali pomimo okoliczności, pomimo tego, co się wydarzało w życiu, w postach i w modlitwach. I chciałbym podkreślić, że Duch Święty wyraźnie mówi, że chce, abyśmy poświęcili nasz czas, poświęcili nasze życie, dali to, co cenne, a Bóg wynagrodzi. Amen. Anna niesamowity sposób wynagrodzona miała. Wiecie, jej ostatnie dni te życia, które są zapisane, głosiła wszystkim. To była jej pasja, to była jej radość, to była jej rozkosz. Ona doczekała czasu, którego chciała, marzyła całe życie. Zobaczyć Zbawiciela, przeżyć. Na pewno pragnęła i tęskniła do tego, żeby widzieć Go w działaniu, widzieć Go, jak modli się o chorych. Nie wiemy, czy dożyła takiego czasu. Było to bardzo późno, bo Pan Jezus był małym dzieckiem. Kiedy dorósł 30 lat, to Anna już mogła być u Pana. Ale ona mówiła, że jest Zbawiciel i podążajcie, szukajcie Go, bo jest Zbawiciel, który dotknie Twojego życia i jest w stanie Cię zbawić. Halleluja. A teraz wróćmy do listu Jakuba. To chciałem jeszcze podkreślić, żeby nasze życie, żebyśmy przygotowali się na post, na modlitwę i post. Post to może jeszcze na pewno albo pastor, albo ktoś, kto przygotuje wykład. Post to nie jest tylko niejedzenie. Bo w księdze Jeremiasza jest napisane, Izajasza, Jeremiasza jest napisane, w Słowie Bożym jest bardzo wiele napisane o poście, którym Pan ma upodobanie, amen. I wiecie, ja chcę wam powiedzieć tylko tak z góry, jeżeli by jutro już ktoś chciał zacząć pościć, to się muszę wam przyglądnąć. Jeżeli masz jeszcze tym bardziej dziewczyny, jeżeli masz 60 kg i poniżej, to twój post to może być nieoglądanie telewizji, wyłączenie komputera i w tym czasie zacząć modlić się, amen. Trzeba w tym rozumu, trzeba w tym mądrości. Jeżeli jesteś na diecie, na lekarstwach, musisz zrobić post. Jeżeli jeden posiłek dziennie, to musi być rozsądne. Jeżeli nie wiesz jak, to poproś kogo o pomoc. Ale chciej zdesperować się. Ktoś może odłożyć zupełnie słodycze i zostawić to i powiedzieć, Panie, nie będę przez miesiąc czasu jadł nic słodkiego. Za to mogę to odłożyć i dać komuś, kto potrzebuje na chleb. Amen? To może być post, którym Pan ma upodobanie. Chcielibyśmy szukać mądrości, pytać się Pana. Niech to nie będzie coś wyuczonego, ale coś, co weźmiemy z relacji, z obecności Boga.
Halleluja. Niech to będzie post, w którym Bóg ma upodobanie. Bo wiecie, co my możemy, wymagając od ludzi, którzy są w zniewoleniu alkoholem, i powiedzieć, przestań pić i zacznij chodzić drogami Bożymi, skoro nie mogę sobie odmówić słodkiego. Zgadza się? Skoro nie potrafię bez pocukrowania sobie. Ja tylko mówię, to nie jest cukier, nic nie jest złego. To jest wszystko dobre. Ale mówimy teraz o poście. Mówimy o tym, że czy nasze życie jest tylko życiem modlitwy, czy jest też czymś więcej. Czy płacimy ofiarę, czy składamy ofiarę, czy tylko się modlimy. Bo ofiara to znaczyło coś, co kosztuje, coś, co boli. Amen? Halleluja. Dlatego bądźmy, kiedy będziesz na kolanach, kiedy będziemy się modlić, pytajmy się Pana, Panie, co mogę zrobić, żeby mój post był miły Bogu, ale żeby też był postem, którym Pan ma upodobanie. Halleluja. Nie coś, co mi daje siłę i powie, a ja to umiem, 3 dni w kawałku, ale się udało. O samej wodzie. Nie o taki post chodzi. Chodzi o post, którym Pan będzie miał upodobanie. To jest cudowne, to jest wspaniałe. Halleluja. Prośmy Pana, niech to będzie z relacji, z naszej obecności. Zapytaj Pana, co Ci powie, tak zrób. Jeżeli chcesz, to możesz kogoś poprosić o pomoc. Zapytaj, jak to jest rozsądnie zrobić. Chciejmy pościć i modlić się. To jest moc, to jest siła dana przez Pana. Czytajmy list Jakuba, 5 rozdział, 13 werset i na dół. Czy jest wśród was ktoś w nieszczęściu? Jeśli tak, niech się modli. Cieszy się ktoś, niech śpiewa pieśni. Czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie. A jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. Do tego miejsca może. Chciałbym takie 3 etapy w tym słowie zrobić. Modlitwa. Najpierw jest powiedziane o modlitwie i to jest ta modlitwa właśnie, którą zanosimy. Kiedy modlimy się, pierwszy krok, jaki możemy zrobić w modlitwie, pierwszy krok, zapamiętajcie, pierwszy krok to jest, aby otworzyć swoje usta, aby otworzyć swoje serce, aby to, co chcesz powiedzieć, aby wypływało ze serca, aby to nie było coś, co wyuczyłeś się i nad połową nie potrafisz zapanować i nie wiesz w ogóle, co wyleciało, ale żeby otworzyć swoje serce, pomyśleć, wyobrazić sobie, co chcesz powiedzieć i aby otworzyć swoje usta, aby to powiedzieć. To niech będzie pierwszy krok naszej modlitwy, za każdym razem. Drugi krok modlitwy to niech będzie to, że kiedy zanim otworzę usta, to muszę wiedzieć, że ten, który mnie wysłucha, ten, który słucha, który jest Bogiem ponad wszystko, że On uczyni to, o co Go proszę. Amen? Cisza. Amen? Jeżeli bym miał wiedzieć, że będziemy się modlić o tego człowieka młodego, 31 lat, który jest chory, który jest bardzo w ciężkiej sytuacji i wiedziałbym, że nie wiadomo, czy tak będzie, to lepiej się nie modlić. Po prostu przeczekać w ten moment i powiedzieć, coś jest ze mną nie tak. Kiedy przychodzimy do Boga, musimy wiedzieć, musimy być pewni, zupełnie pewni, że po to, po co przychodzę, będę mógł oczekiwać. Amen? I On mi to da. Kiedy idziesz do sklepu, teraz są markety, wiecie, i tam jest mało powiedziane, żeby z jednej firmy była jeden ten produkt, który chcesz kupić, ale tam jest 10 firm. Wiecie, ja wchodzę do spożywczego sklepu i ja mam teraz kłopot. Nie wiem, czy wy też tak macie. Tak tylko szybko wam migawce powiem. Ostatnio wszedłem do jakiegoś tam sklepu, bo żona prosiła mnie, żebym jedną rzecz kupił. Ja wszedłem do sklepu i chodzę między półkami, ale tam tyle tych rzeczy było, że chciałem dzwonić, jakie firmy wziąć te rzeczy. Więc dzwonię. No to weź proste takie. A ile procent tłuszczu? No to tyle. A czy to ma być jakieś coś bez czegoś tam jeszcze? Czytam na tym, no już wiecie też, ty oczy nie takie za bardzo, nie? Bez czegoś. No weź normalne, jaki jest. No to idę, patrzę się, jaki jest normalny. Ja mówię, tu jest 5 normalnych. To co mam w końcu wziąć? Wiecie, ale kiedy idę do tego sklepu, to tam tego jest. Tam tego jest tak dużo, że musisz być dobrze zdecydowany, co jest, albo najlepiej sobie zapisz na kartce, żeby potem za długo nie stać pod tym, bo wiecie, kamery patrzą i nie wiadomo, co tam kombinujesz pod tą półką.
Halleluja. Ale do naszego Boga, kiedy przychodzimy w modlitwie, kiedy chcemy przedstawić Mu nasze prośby, nasze modlitwy, naszą wdzięczność, to musisz wiedzieć, że przychodzisz tak jak do sklepu, przychodzisz do Boga, będziesz się modlił, On ciebie wysłucha i otrzymasz to, o co prosisz. Amen? Halleluja. Kiedy tak będziemy przychodzić do zgromadzeń, tak będziemy przychodzić na modlitwę, to ja wam powiem, że od tego dnia, czyli jeżeli postanowimy, że dzisiaj tak się stało, to od dzisiejszego dnia ani jedna rzecz nie będzie pominięta. Halleluja. I tak jest. Amen? Kiedy przychodzimy do Boga, jesteśmy zupełnie pewni, że On chce nam dać to co obiecał. To, co, o co Go chcemy prosić. Kiedy idę na modlitwę, to wiecie, ja się rozkoszuję i już się cieszę i sobie myślę, Boże, o co dzisiaj się będziemy modlić? O co dzisiaj takiego ciekawego? Chciałbym, żeby dzisiaj była taka szczególna prośba, żeby jakieś wyzwanie nam to sprawiło, żebyśmy pomyśleli przez chwilę, że o, to jest naprawdę modlitwa, której trzeba więcej siły, więcej głosu trzeba. Nie trzeba więcej głosu. Bóg jest potężny ponad wszystko. Kiedy dzieci Jego przychodzą do Niego i mówią, tato, potrzebuję dychę, to tata się śmieje i wyciąga dwie dychy. Amen? Mieliście taki przypadek? Ja z moimi chłopakami, wiecie, teraz już dorosłe chłopy, ale z moimi chłopakami, kiedy byli dziećmi, to bardzo lubiłem, kiedy przychodzili do mnie i wiecie, patrzyli takimi oczkami i mówi, tata, daj dychę. I kiedy się podroczyłem z nimi trochę, to wiecie, chciałem zawsze dać więcej. Zawsze 15, zawsze 20. Wiecie dlaczego? Żeby jakiś chociaż troszeczkę obraz mieli, że Bóg jest taki, który daje więcej niż prosimy. Żeby mieli taki choćby troszeczkę obraz, że nie wyskąpi 9,50. Ale że daje więcej. Ale chciałem dychę, ale ja ci daję 15. Amen? Bo Słowo Boże mówi, że takim jest Bóg. On jest obfitym Bogiem. Kiedy przychodzimy do Boga, kiedy przychodzimy, aby się modlić, to przychodźmy do Niego z podniesionymi obliczami. Przychodźmy z otwartymi oczami. Chcielibyśmy powiedzieć, tatusiu, jak dobrze, że mogę do Ciebie przyjść. Jak dobrze, że wiesz, przeszedłem całą okolicę i wszędzie jest pusto, ale wiem, że u Ciebie jest pełno. U Ciebie jest dość, u Ciebie jest bogactwo. Przychodzę do Ciebie i Panie, kochany mój Ojcze, proszę Ciebie, uzdrów mojego przyjaciela. A Bóg mówi, okej, tylko przyjaciela, a jego rodzice? Dobra, jeszcze jego rodziców. Możesz się modlić dalej. Bóg ma więcej. Bóg ma zawsze więcej. Chcielibyśmy to raz na zawsze. Jeżeli do tej pory modliłeś się i myślałeś, ciekawe, czy to jest wolą Bożą, żeby Bóg mnie uzdrowił, to chcę, żebyś od dzisiejszego dnia wiedział, że Bóg chce każdego uzdrowić. Czytaliśmy w niedzielę, że jaki jest Ojciec, jaki jest Bóg Ojciec. Słowo Boże mówi, że Boga nikt nigdy nie widział, ale Pan Jezus Go objawił. Amen. I Pan Jezus, kiedy modlił się w kilku miejscach, Ewangelii Jana najczęściej w 10 rozdziale mówi, bo jaki jest Ojciec, taki jestem ja. Jakim jest ja, takim jest Ojciec. Ale tak samo w 17 rozdziale w modlitwie, kiedy modli się Pan Jezus, mówi, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Syn nic nie czyni, czego nie widzi u Ojca, ale robi wszystko dokładnie to, co widzi u Ojca. I dokładnie taki Pan Jezus jest, jaki jest Ojciec. Jeżeli chcesz widzieć Boga, to popatrz na Ewangelię, jak cudowny sposób Bóg, Pan Jezus przychodzi i uzdrawia. Jak Ojciec rozkoszuje się, kiedy Pan Jezus wszystkich chorych, wszystkich, którzy się mają źle, uzdrawia. Halleluja. Amen. Dlatego chcielibyśmy być przekonani, że Bóg nigdy się mu nie upodobało, żeby pomyśleć, a ja ciebie przytrzymam w tej chorobie. To nie jest nasz Bóg. A jeżeli tak, to w innym wypadku mamy innego Boga. Bo mój Bóg taki nie jest. Halleluja. Mój Bóg jest miłosierny, on jest ten, który chce ci dać dobre rzeczy. Ale on przede wszystkim chce, abyś szedł jego drogą. Żebyś nie zboczył z jego drogi. Bo co z tego, że będziesz bogaty, zdrowy, piękny, ale pójdziesz na zatracenie. Bóg, jego miłość sięga dalej. On chce przede wszystkim, abyś był zbawiony i żył wiecznie. Amen? Razem z Nim. On chce mieć z Tobą społeczność. To jest modlitwa. To jest modlitwa, którą chcę Was zachęcić, abyśmy kiedy przychodzimy, czy to w domu, czy to w pracy, czy w szkole, czy kiedy przychodzisz do zgromadzenia, przychodzisz i mówisz, Boże, dziękuję Ci, że dzisiaj mogę Ciebie uwielbiać, że będę mógł przynosić prośby, kiedy pastor stanie i będzie mówił, że dzisiaj się modlimy o tego i o tego i tego. Panie, dziękuję Ci, że znowu mogę się modlić, bo wiem, że Ty mnie wysłuchujesz. To nic, że jest 300 ludzi. Ty się módl, aby Bóg Ciebie usłyszał. On Cię słyszy. Amen? Swoją modlitwą. Pomyśl, co chcesz powiedzieć. Pomyśl, żeby te słowa były z głębi serca. Pomyśl przez chwilę i powiedz, tatusiu, kochany mój Ojcze,
Chcę, żeby ten człowiek naprawdę był dobrym życiem, mógł żyć, żeby był bogaty, żeby temu człowiekowi się powodziło, ale daj mu zbawienie. Przede wszystkim daj mu zbawienie. Przyprowadź go do poznania prawdy, żeby to szczęście nie zwiodło go, ale żeby był szczęśliwy w Jezusie Chrystusie. Przemyśl te słowa i chciej powiedzieć tak, a Bóg wysłucha. Amen? Halleluja. Niech to będzie nasza modlitwa. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie. Ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Najlepiej było pastora tutaj postawić, żeby to wytłumaczył, to słowo. Kiedy ktoś choruje, to jest mowa o ktoś dłuższy czas choruje. I tak się zdarza. Wielu z nas, i to jest prawda, wielu z nas jest złożonych na łożu cierpienia. Wielu z nas choruje. Ale to nie znaczy, że my się mamy nie modlić. Amen? Mamy się modlić o każdego. Mamy namaszczać olejem. I to nie jest powiedziane raz w życiu. Mamy to robić, ile razy tylko ktoś poprosi. Amen? Tutaj jest tak napisane. A ci, którzy chorują, niech nie boją się prosić. Ale proście. Zadzwoń, napisz do pastora, do braci. Napisz, aby się modlono o ciebie. Bo Bóg chce widzieć pragnienie. On chce widzieć, czy tobie naprawdę za tym zależy. Bo co z tego, że Bogu zależy, jak tobie nie zależy? Zgadza się? Albo tak do końca nie wiesz, czy tam tyle czasu będę im zajmował. Kiedyś do mnie zadzwonił, wiecie, naprawiam auta, stare auta naprawiam. Kiedyś do mnie zadzwonił jeden z klientów i mówi tak, najpierw zaczął opowiadać, że tyle masz roboty, tak wszystko zajęty jesteś i w ogóle i tak dalej, że ma robotę, nie potrafi autem jeździć, zepsuło się mu i tak dalej, ale ty nie dasz rady, nie potrafisz tego, nie, za dużo roboty masz, prawda? Nie, to chyba nie da rady się naprawić. Nie? Ja go tak słucham i w końcu, wiecie, nie miałem tego czasu na... Powiem inaczej. Więcej czasu mam na robotę niż na to takie opowiadanie. I mówię, chcesz naprawić auto czy nie? No chcę, to przywieź. I wiecie, czasami Bóg do nas musi tak strzepać. Bo my sobie myślimy, że nie będę głowy zawracał, bo bracia mają inne sprawy, mają tam jakieś coś. Chciej prosić. Nie przejmuj się tym. Mogę to powiedzieć, pastorze? Jak najbardziej. Proście, przyjedźcie z olejem, namaście mnie, módlcie się o mnie. Jeżeli czujesz, że coś w swoim życiu jest niewyznane, Słowo Boże tutaj mówi, to wyznawaj przed braćmi, przed siostrami. Mów o tym. Słuchajcie, grzechu się nie ma co wstydzić, jego trzeba wyznać. Jeżeli zawaliłem sprawę, jeżeli zrobiłem podle i źle, to trzeba wyznać. Wiecie dlaczego? Dlatego, żebyś mógł być zdrowy, to po pierwsze, a po drugie, że kiedy Pan przyjdzie, wszystko wyjdzie na jaw i wtedy dopiero będzie obciach. Więc zrób to od razu. Mój dziadek powiadał, 2 minuty, nic dłużej, bo potem zaczynasz się rozczulać. 2 minuty, ale pokutuj, wyznawaj grzechy. Jeżeli trzeba, to przywołaj kogoś i powiedz, słuchaj, tak i tak zrobiłem i w tym miejscu zostawiam ten grzech i nie chcę tego więcej popełnić. Panie, oczyść mnie. I to niech będzie pokuta. Decyzję podejmuj, że idziesz dalej. Amen. Dlatego jeżeli się modlimy, a masz coś przeciwko komuś, albo masz jakiś grzech niewyznany, chciejmy wyznawać, wyznawajmy to, róbmy to jak najszybciej, a nie wiemy, czy jutro Pan nie przyjdzie, a może jeszcze dzisiaj. Nie wiem, czy skazanie skończę i Pan Jezus może przyjść. Będę się śpieszył. Halleluja. Dlatego chciejmy prosić o modlitwę. Nie chciejcie siedzieć w ławkach i uciśnieni tacy i myśleć, no mam taką gorącą potrzebę, ja potrzebuję, żeby się o mnie pomodlono, ale przede mną siedzi brat, który tak 2 razy więcej potrzebuje, a to niech o niego się pomodlą. Nie, o niego się pomodlimy, o ciebie też się pomodlimy. Dlatego musisz prosić, musisz się ujawnić. Następne rzeczy. O wyznawaniu grzechów przeczytaliśmy. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Tutaj jest napisane, że wielki skutek może odnieść modlitwa sprawiedliwego. Wiecie, Pan daje tutaj taką brameczkę. Daje moc modlitwy. Pan daje moc modlitwy. Powiedział, że modlitwa może odnieść wielki skutek. Modlitwa nie jest wszechmogąca, bo Bóg jest wszechmogący. Amen? Modlitwa jest tylko naszą prośbą do Boga. Bóg jest wszechmogący, a przez nasze wzywanie, przez nasze wypowiadanie prośby, nasze błagalne prośby do Pana, Bóg otwiera swoje niebo, aby błogosławić, aby dawać, aby zbawić, aby dać, aby uzdrowić. Amen? Halleluja. Ale Słowo Boże nam daje taką nadzieję, właśnie,
daje, abyśmy nie zapominali o tym, że modlitwa ma niesamowitą moc. I Pan daje tutaj słowo, mówi, jest moc modlitwy. Przypomniało się mi w tym momencie taki fajny cytat, nie wiem, czy go nie przekręcę, ale jeżeli tak, to może ktoś z was mi pomoże. Billy Graham. Kto zna Billy Grahama? To znaczy nie tak osobiście, ale czytał chociaż raz jego książkę albo słyszał jego kazanie. Tak, to więcej ludzi. Wiecie, Billy Graham kiedyś powiedział tak, po co ludziom wierzącym moc, skoro nie mają zamiaru jej użyć? Po co moc modlitwy, skoro nie mają zamiaru się modlić? Amen? Dlatego Bóg daje moc wtedy, kiedy otwierasz usta. Wtedy, kiedy się modlisz. Kiedy ci zależy. Kiedy zaczynasz napierać na drzwi. Kiedy zaczynasz pukać do drzwi i mówisz, nie odejdę od tych drzwi. I coraz bardziej, kiedy się robi ciemno i jest coraz bardziej bliżej północy i nikt nie otwiera tych drzwi, ale ty napierasz bardziej, jeszcze bardziej pukasz i potrzebujesz chleba. Amen? To jest takie mocne słowo, to jest takie dobre słowo. I potrzebujesz go i pukasz coraz mocniej, coraz więcej. I wiecie, i kiedy pukamy na te drzwi, to Bóg chce usłyszeć tę desperację. On chce uwidzieć twoje serce, czy ono już jest gotowe. I on ma dosyć chleba i da ci ten chleb. Halleluja. Ale czasami to trzeba poczekać. Amen? Więc czas należy do Boga, to nie należy do nas. A my mamy prosić. Mamy prosić, proście, a będzie wam dane. Jest Pan Jezus powiedział osobiście. Ale teraz najlepszy werset, 17, który tak bardzo chciałbym powiedzieć jeszcze. Eliasz był człowiekiem takim, jak każdy z nas. Czytamy, słuchajcie uważnie. Eliasz był człowiekiem takim, jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. Króciutko chciałbym znowu nowego, kolejnego męża Bożego, proroka, człowieka, który prowadzony przez Ducha Świętego w niesamowity sposób wam przedstawić. Eliasz. To jest też ulubiona postać ze Starego Testamentu, którą naprawdę chciałbym przytulić. Chciałbym być koło niego, chciałbym chodzić jak Elizeusz za nim. I Eliasz, Słowo Boże mówi, Jakub mówi bardzo wyraźnie. Wiecie, nie wiem skąd takie źródła Jakub miał, ale on mówi takie bardzo odważne słowa. Eliasz był takim samym człowiekiem jak ty i ja. Jakim człowiekiem ty jesteś? A takim sobie jestem przeciętnym człowiekiem, prawda? Eliasz był człowiekiem takim, jak każdy z nas. Jakim był Eliasz? Kiedy z opisu Słowa Bożego czytamy, że on był prorokiem, że był wielkim prorokiem. Ale to dopiero wtedy, kiedy zaczął działać w Bożym imieniu. Amen? Tak zgadza się? Ludzie określają kogoś po tym, jakim był przez całe życie. Określają go, jeżeli był Eliasz na przykład, był wielkim prorokiem. Ale jakim on był takim człowiekiem, takim normalnie, gdybyś się miał z nim na kawę spotkać? Jakim on był? Jakbyś chciał z nim jechać, powiedzmy, pociągiem przez 100 kilometrów i porozmawiać z nim. Kim był Eliasz? Jakim był Eliasz? Wiecie, no nie za wiele wiemy. Jakub trochę więcej wie o nim. Ja teraz się mi przypomniało, że nie był wegetarianinem, bo jadł mięso. To tyle mogę powiedzieć. Nie mam nic do przeciwko, jeżeli ktoś nie je mięsa, czy je mięso. Ale kruki przynosiły mu i on jadł, więc wegetarianinem nie był. Chleb lubił jeść, to też wiemy. Eliasz był takim człowiekiem jak my. Ja też lubię mięso, lubię chleb, lubię jeść w ogóle. Mógłbym być podobny do Eliasza. Wiecie, Eliasz lubił się modlić. On lubił się modlić. Eliasz modlił się. Eliasz się modlił. To mogę wam powiedzieć i zapewnić. Ten człowiek naprawdę spędził wiele, wiele, wiele swojego życia na modlitwie. Dlaczego? Skąd to wiem? Dlatego, że słyszał Boga. Owce moje głosu mojego słuchają. A wtedy, kiedy się modlisz, zaczynasz słyszeć Boga. Kiedy się modlisz, kiedy masz czas dla Boga i potem masz czas, żeby słuchać Boga, On do ciebie mówi i Eliasz słyszał Boga. Halleluja. Skąd to wiemy? Eliasz wyraźnie słyszał, bo prorok musi słyszeć, a Eliasz wyraźnie słyszał Boga. Jakub pisze tutaj tak, że Eliasz był takim jak ty i ja, czyli modlił się. Pościł dużo, modlił się, szukał Bożej obecności, był bardzo blisko Boga, pytał się Go, co ma robić. Jeszcze co jedno możemy powiedzieć, to Eliasz żył w bardzo ciężkim okresie czasu historii. To był czas, kiedy Izrael był pogrążony w bagnie. Był pogrążony w takim grzechu, jakiego, wiecie, od dawien dawna nie było. Pan Bóg miał wielki kłopot z ludźmi. Kiedy patrzył na czasy, w którym żył Eliasz, on zaglądał, patrzył się i mówi tak, potopu już nie będzie, bo już obiecałem, że nie będzie. Ale co z tymi ludźmi zrobić?
Grzech jest okrutnym. Niszczą siebie nawzajem. Wiecie, co robili wtedy w Izraelu? Składali na ofiarę pierworodne dzieci. Na każdych ulicach, na każdych zakątkach, na każdych górkach, na każdych pagórkach były obrzydliwe świątynki, które Boga drażniły, które przynosiły obrzydzenie dla zwykłego człowieka, a co dopiero dla Boga, świętego. I Bóg nie mógł patrzeć na to. I wiecie, tutaj jest napisane, że Eliasz był takim człowiekiem jak ty i ja. Bóg cieszy się, kiedy znajdzie człowieka, który jest gotowy, aby z nim porozmawiać, aby poświęcić mu swój czas, aby oddać się mu, aby miał przyjaciela na ziemi. I on szuka ciebie, on szuka mnie. On chce mieć z tobą społeczność i relacje. Ja zawsze do tego nawołuję. I dzisiaj Bóg szuka i potrzebuje ciebie i mnie. Bóg potrzebuje takich ludzi jak Eliasz. Potrzebuje takich jak ten zwykły człowiek, który jadł tak samo jak my, który potrafił chodzić po ziemi tak samo jak my. Wiemy, że bardzo dobrze biegał, zwłaszcza kiedy Duch Święty go napełnił, to potrafił przebiec, no wiecie, rydwany go nie doganiały. Dzisiaj na sprint by się od razu mógł zapisać. Eliasz był fajnym człowiekiem, ale się modlił. On się modlił i kiedy się modlił, Bóg go wysłuchiwał. Wiecie, że Eliasz ani jednej modlitwy nie było w życiu Eliasza, która by nie była wysłuchana. Skąd Eliasz wiedział, że ma nie być deszczu na ziemi? Jak mógł się dowiedzieć? Czemu modlił się, żeby nie było deszczu? Wyobraźcie sobie, Bóg Wszechmogący, Wszechmogący Bóg potrafi zrobić, co chce. On może w jednym momencie, jednym palcem kiwnąć i przez 10 lat może nie być deszczu na ziemi. Czemu nie zrobił tego Bóg sam? Czemu nie powiedział... O, jest jego najlepszym przyjacielem Eliasz. I powiedział, Eliaszu, słuchaj, taka sprawa jest. Przez 3 lata i 6 miesięcy nie będzie deszczu. Idź nad potok i tam przewegetuj ten czas. Będziesz tam musiał być, żeby przeżyć. Nie. Bóg przyszedł do Eliasza i mówi, Eliaszu, mam taki plan. Co ty powiesz na to? Mam taki pomysł. Jest propozycja. Ludzie są już tak pogrążeni w grzechu, że sami siebie wykończają. Nie mogę na to patrzeć, bo ja kocham ludzi i nie mogę patrzeć, jak oni się niszczą z siebie nawzajem, jak niszczą swoje życie, jak lekceważą to, co takiego cennego mają. Nie mogę patrzeć, bo ich kocham, bo ich miłuję, ale musimy coś zrobić. Eliasz, jest taka prośba. Mam do ciebie serdeczną prośbę. Zacznij się modlić, aby nie było deszczu. Kiedy będzie susza, oprzytomnieją i zobaczą, że zaczynają z dobrobytu odbijać im. Zaczynają się opamiętywać. Zaczynają widzieć swój grzech. Zaczną widzieć, że bez Boga nie potrafią żyć. Zaczną widzieć, że beze mnie nie są w stanie nic zrobić, bo oni sobie myślą, że teraz hulaj duszy, piekła nie ma. I już zupełnie się nie liczą z nikim. Z nikim się nikt nie liczy. Król nie liczy się z Bogiem. Nikt nie liczy się. Myślą, że mogą wszystko zrobić. A ja ich kocham. Ja tych ludzi chcę zbawić. Ja ich bardzo kocham. I nie chcę, żeby wszyscy zginęli. Nie chcę więcej takich sytuacji. Eliasz, proszę cię, módl się, żeby nie było deszczu przez 3 lata i 6 miesięcy. Wyobrażacie sobie to? Eliasz słucha i mówi, Boże, dobra, to ja się zacznę modlić od dzisiaj. Zacznę pościć i modlić się. Od dzisiaj zaczynam modlić się. Wyobraźcie sobie, 23 stycznia. Zaczynam stanąć, pościć w modlitwie i żeby od dzisiaj nie było, ani niebo nie puściło kropli deszcza, ani nie było rosy. Wyobrażacie sobie taki moment? Bóg poprosił Eliasza i Eliasz zaczyna się modlić. I on się modli i mówi, Boże, oto w imieniu Jezusa Chrystusa, ja to mówię do dzisiejszego czasu, w imieniu Jezusa Chrystusa modlę się, aby od tego dnia, aby ludzie zaczęli przyjmować Ciebie, aby zaczęli pokutować, aby szukali Ciebie. Niech każda sytuacja, jaka jest wymuszona, co tylko musisz zrobić, to zrób na tej ziemi, aby wszyscy przyszli do poznania prawdy, aby się oprzytomnieli, aby zobaczyli swój grzech i aby pokutowali. Jeżeli trzeba, żeby nie było deszczu, to niech nie będzie deszczu. I modlę się o to, żeby nie było deszczu przez 3 lata i 6 miesięcy. Tak się modlił Eliasz. I modlił się tak gorliwie. Ja siebie zastanawiam, w jakim momencie Eliasz wiedział, kiedy jest jego modlitwa wysłuchana. Potem, kiedy się modlił o deszcz, było łatwiej. Rozumiecie mnie? Mój tok myślenia? Bo przecież modlił się i mogło na przykład słońce świecić, a on się modlił, żeby nie było deszczu. Więc jak długo musiał się modlić, żeby nie było deszczu 3 lata i 6 miesięcy? Pomyślcie przez chwilę.
Ja myślę, że 3 lata na pewno. Bo tych 6 miesięcy już potem było łatwe, nie? No bo nigdy nie wiadomo, czy za miesiąc nie zacznie padać. Więc trzeba się modlić następny miesiąc. Zgadza się? Eliasz modlił się. Eliasz modlił się. Boże, proszę Cię, uzdrów ten kraj. Oprzytomnij ten kraj. Już rok czasu się modlę i widzę, że ludzie giną. Ludzie lekceważą Twoje imię. Już jest susza, już przez rok czasu nic nie rośnie. Oni już jedzą suchą trawę, ale dalej nie chcą pokutować. Proszę Cię o tych ludzi. Eliasz się modli dalej. Mija rok i Eliasz modli się dalej. Deszcz nie pada, ani rosy nie ma, jest głód, a ludzie nie chcą pokutować. I Eliasz się modli następny rok, modli się drugi rok. On wiedział, że trzeba się modlić 3 lata, 6 miesięcy. A może nie wiedział, ale się modli. I modli się dalej. I modli się drugi rok. I Eliasz gorliwie modli się, Boże, proszę Cię o lud, proszę Cię o mój naród, proszę Cię, aby mogli się nawrócić, aby nareszcie przyszli do poznania prawdy. Przecież nie widzą na swoje oczy, że ich dzieci już przecież nie mają co jeść, nie mają co pić. Ich bydło już jest prawie, że wybite, a to, co nie zdążyli wybić, to wyginęło. Jest straszny głód, straszna zaraza i wszystko, a oni dalej nie chcą przyjąć Ciebie, Boże. Modli się drugi rok. Ja na początku myślałem, że Eliasz pomodlił się 15 minut i nie było 3 lata i 6 miesięcy deszczu. Ale Eliasz modlił się cały czas. Bo musiał przecież modlić się. Widział, że nie ma deszczu, ale modlił się dalej. On modlił się o naród. On modlił się, on nie modlił się, żeby na złość zrobić ludziom. Bóg też tego nie miał zamiarze. On chciał, aby przyszli do Niego do poznania prawdy. On chciał swój lud na własność. Chciał im dać obfitość, ale nie było innej drogi. Też jest jedna taka zagadka dla mnie. Dlaczego 3 lata i 6 miesięcy? Czy nie 3,5 roku by mogło być? Wiecie, tak doszedłem do wniosku, że po 3 latach musiało już być tak tragicznie, że każdy miesiąc to już chyba była tylko kwestia, jakby to był następny rok. Pamiętam taki rok, nie wiem, czy na pewno pamiętacie, któregoś roku w naszym kraju, w naszej okolicy tutaj była susza. Ja wtedy mieszkałem w Wiśle jeszcze. Była susza. Pamiętam, jak ludzie wozili wodę, dowozili do domu. Oszczędzali wodę, na łyżki się wtedy wodę wyliczało. Kto miał słabszą studnię, od razu nie było studni. To było chyba od kwietnia bodajże, chyba do sierpnia, czy jakoś tak nie padał deszcz. Nie było deszczu. W wiadomościach powiadomili tylko, zboża nie będzie, tego nie będzie, klęska, trzeba będzie wszystko sprowadzać, nic nie dojrzało i tak dalej. Więc pamiętam taki rok, kiedy kilka miesięcy nie było deszczu w naszym kraju. A tam było 3 lata i 6 miesięcy. Susza okropna. Tragedia. Ale to po to, aby ludzie się opamiętali. I popatrzcie, potem Bóg w jednym momencie powiedział: Eliasz, dosyć, to już jest ten czas. To jest ten czas, że zaczniemy działać. Zaczniemy działać, aby tych, którzy uprzytomnili sobie, aby już dowiedzieli się, że muszą pozbyć się grzechu, że muszą przyjść do pokuty, aby pokutowali. Zacznij modlić się o deszcz. I tu było trochę łatwiej, bo Eliasz zaczyna się modlić o deszcz i swojego sługę posyła: idź patrzeć, czy są chmury, a ja będę się modlił. Amen. I Eliasz zaczyna się modlić. Wiecie, on w modlitwie wiedział, że Bóg go wysłucha. Co by było, gdyby Eliasz pomodlił się 15 minut i powiedział: no, to już teraz jesteśmy skazani na suszę, bo ani jednej chmurki. Boże, 3 lata i 6 miesięcy mnie wysłuchiwałeś, a teraz straciłem kontakt przez tę suszę z Tobą. Nie, Eliasz znowu się modli. Bądźmy ludźmi modlitwy. Wiecie, to słowo nam obrazuje, jak Bóg chce mieć nas blisko. Jak Bóg chce nas mieć blisko. Kiedy On Ciebie prosi, abyś zaczął się modlić, abyś się modlił o coś, to On chce, żebyś widział skutek i rezultat tego, co się wydarzy. Ale Ty masz nie przestawać. Nie przestawać. Tak jak jest do tych drzwi. Wiecie, ten człowiek nawet przez chwilę nie przestał, ani mu to przez myśl nie przeszło, że może odejdę i popatrzę się, może on tam gdzieś zaglądał, gdzieś tam i wtedy wyskoczę i jeszcze raz zapukam. Nie. On stał przy tych drzwiach i tak długo pukał, aż ten w końcu się wziął, pozbierał i przyszedł mu dać chleb. Dlatego Bóg chce, abyśmy trwali w modlitwie. Wytrwałość w modlitwie to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bo jeżeli nie wytrwamy, to nic z tego, że będziemy mieć wielką wizję, wielkie plany. Jeżeli będziemy w połowie naszej drogi, zrezygnujemy, to nic z tego nie będzie.
Dlatego modlitwa potrzebuje wytrwałości. Potrzebujemy wytrwałości, żeby się modlić, żeby stać i żeby się modlić. Dlatego was potrzebujemy, kochani bracia i siostry. Tak jak jesteście tutaj na tym miejscu, potrzebujemy siebie nawzajem, aby się wzmacniać, aby dodawać sobie siły, aby dodawać sobie otuchy. I kiedy już myślisz, że już tyle lat się modlisz, to chyba czas przestać. Ja często przypominam takie świadectwo, kiedy pewnej siostry naszej kochanej, która mówi, że 7 lat modliła się o męża. Modliła się o męża. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że uśmiecham się, bo wiem, o co chodzi. Powiem tylko tyle, że każde spotkanie, każde nabożeństwo, kiedy prowadziłem uwielbienie, słyszałem modlitwę jednego słowa, jednego wersetu. Panie, dałeś słowo, że uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. I rok za rokiem minął. Mijały lata. Wiosna, jesień, zima, lato, cokolwiek, jakakolwiek pora roku. Raz było ciężej, raz było może mniej ciężko. Ale modliła się, Panie, wiem, że jeżeli oddasz swoje życie Jezusowi, będziesz zbawiony Ty i Twój dom. I modliła się, modliła się, modliła się. Jej mąż jest zbawiony, cudowna rodzina, wspaniała rodzina. Wszyscy uwielbią Boga, kochają Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja. I wiecie, modlitwa potrzebuje wytrwałości. Modlitwa potrzebuje wytrwałości. Tak jak żeśmy o Annie mówili. Anna tyle lat walczyła, modliła się, ale ostatnie lata były wręcz jakby, powiedzmy, muzyką dla jej uszu. To było to, o co osiągnęła. To, co całe życie pragnęła i nosiła w swojej wizji, w swoich marzeniach. Nosiła to, żeby widzieć Zbawiciela, żeby Go zobaczyć i wtedy może spokojnie już wtedy odpłynąć. I zobaczyła w swoich oczach. Może tego nie widziała fizycznymi oczami, ale widziała zbawienie. Widziała te cuda, które Pan Jezus czynił. Amen? I my chciejmy w modlitwie być gorący. Chciejmy być ciągle jeszcze bardziej gorliwi. Amen? Kiedy coś się nie powodzi, kiedy coś wydaje się, że modlisz się i nie idzie, to nie znaczy, że trzeba przestać. Trzeba zebrać siły i zrobić jeszcze większy krok. Amen? Amen? Jeżeli modlisz się sam i coś ci nie wychodzi i widzisz, że słabniesz w tym, to przyjdź na spotkanie modlitewne. Przyjdź na spotkanie w piątek, w czwartek, przyjdź we wtorek na modlitwę, poproś o modlitwę w niedzielę, poproś pastora prowadzącego, żeby zasilić, żeby więcej osób z tobą razem się zaczęło modlić. Poproś kogoś, kto jest bliskim twoim przyjacielem, ktoś, kto lubi się modlić i wiesz, że to potrafi robić z wielką radością. Przyjdź do niego przed zgromadzeniem albo po spotkaniu i powiedz, słuchaj, mam do ciebie prośbę, módl się o mnie, bo mam tak i taką sprawę i sam nie daję rady. We dwójkę powiem ci, że już będzie lepiej. Czym więcej, tym jest lepiej. Halleluja. I chcę was zachęcać do tego, abyśmy się modlili, bo to jest to samo, to słowo, co tutaj mówi. Poproś braci, poproś siostry, poproś o modlitwę. Jeszcze jeden przykład przytoczę mojego dziadka. Wiecie, ja już to kiedyś tutaj mówiłem, ale kiedy siano żeśmy wozili z pola, to wóz trzeba było wepchać do stodoły. I my jako taki młodzi, wszyscy silni, młodzi, to pchaliśmy ten wóz, ale tak naprawdę się nam nie chciało, wiecie, i kiedy tam próbowaliśmy raz, drugi, trzeci, a dziadek był przy tym dyszlu, jak się to nazywa, kierował, był kierownikiem, to ta fura siana wielka była wszystko. I my żeśmy się tam bawili z tyłu, a on krzyczy tam, no jeszcze mocniej, jeszcze. No i to nie wchodzi. Mówi, nie da się, nie da rady, nie damy rady. On wyszedł, tak stanął koło nas i mówi se, słuchajcie, jak to coś nie idzie, to znaczy, że trzeba, nie znaczy, że trzeba przestać. Trzeba po prostu więcej siły wydać ze siebie. Rozumiecie? Jeżeli czegoś nie możesz zrobić, to nie znaczy, że trzeba przestać to robić, ale trzeba zebrać więcej siły. Jak nas tak do pionu postawił, wjechał na ambicje, to nie zdążył dojść do przodu, a fura była w stodole. Tak. Tak samo jest z modlitwą. Kiedy coś idzie ciężko, to nie znaczy, że trzeba przestać, ale trzeba wezwać posiłki. Trzeba wezwać posiłki, trzeba modlić się mocniej, goręcej. Trzeba modlić się goręcej i tak jak Anna, mówić świadectwo, rozkoszować się Panem, bo modlitwa przynosi owoc. Halleluja. Odnośnie świadectwa też chciałbym zachęcić was. Wiecie, modlimy się o to i to, co pastor nawiązał tutaj. Wiele ludzi prosi nas o modlitwę. Chcą przychodzić, chcą, żeby się o nich modlić, bo wiedzą, że
że Duch Święty działa. Wiedzą, że jest Bóg. Halleluja. Amen. Wiedzą, że jest Bóg wśród zgromadzeniu. Dzisiaj On tutaj jest na tym miejscu. Dzisiaj jest na tym miejscu, żeby dotykać Twojego serca. Jeżeli ktoś by był na tym miejscu, powiem od razu, bo mogę zapomnieć potem, kto potrzebuje modlitwy, to nie wychodźcie z tego miejsca, ale zostańcie, aby się modlić. Zostańcie i będziemy się modlić, bo Bóg dzisiaj ma moc. Amen. On jest wciąż ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Bracia, siostry są gotowi, wszyscy są gotowi, żeby się pomodlić o Ciebie, jeżeli masz potrzebę. I chciałbym powiedzieć, że stanąłem przed taką decyzją, że w modlitwie chcę coś więcej. W poście chcę coś więcej. To jest post, który mam upodobanie, że podzielisz swój chleb z głodnym. Amen? Że tego, który jest biedny, możesz podźwignąć, możesz go podnieść. Post to nie jest coś, co wyprostujesz się i powiesz, popatrzcie teraz wszyscy na mnie, bo jestem popiołem obsypany i poszczę, jak jestem dobry chrześcijanin. Ale post to jest to, że coś robisz. I mówię, Panie, daję pytanie, Panie, co mogę zrobić? Co mogę zrobić dla Ciebie? I wiecie, zrobiłem sobie takie obliczenie, kiedy któregoś rana stanąłem i zacząłem się modlić o ludzi, z którymi się spotykam każdego dnia. Zacząłem się modlić. Wiecie, oprzytomniło mnie to, że tyle ludzi, wspaniałych ludzi, tyle cudownych ludzi, jak za czasów Eliasza, idzie na potępienie. To są dobrzy ludzie wokoło nas. Obejrzysz się, kiedy wyjdziesz z tego miejsca i jest ich pełno, ale oni idą na zatracenie. Wielu z nich nigdy nie słyszało o Jezusie Chrystusie. Wielu z nich nigdy nie miało możliwości przyjąć lub odrzucić Jezusa Chrystusa, a muszą to usłyszeć. Amen? I postanowiłem sobie, Panie, gdybym wziął i każdego dnia trzy osoby, tylko trzy osoby, pomyślałem sobie 10 osób, to jest minimum, kiedy każdy dzień spotykam się z nimi. 10 osób mniej więcej spotykam codziennie. Czasami więcej, czasami mniej, dajmy średnio. Kiedyby trzy osoby ode mnie usłyszały o Jezusie Chrystusie, że jest zbawienie, że jest uzdrowienie, że jest życie wieczne, choćby takie proste zaproszenie, że modlimy się co miesiąc i jeżeli masz potrzebę, to przyjdź, zaproszę Cię, zadzwonię Ci, poczekam przy drzwiach na Ciebie, podjadę po Ciebie, przywiozę Cię na to spotkanie. Gdyby chociaż trzy osoby dziennie ode mnie usłyszały takie świadectwo, przez 5 dni, sobota, niedziela, wolne zrobimy sobie, przez 5 dni, to policzyłem sobie szybko, że w ciągu roku około 600 ludzi mogłoby usłyszeć ode mnie o Jezusie Chrystusie i miałoby możliwość przyjąć Go albo odrzucić. To już jest ich wybór. Około 600 osób. Biorąc pod uwagę to, że jest nas, powiedzmy tutaj dzisiaj, powiedzmy, oczymia wiary, powiem 100 ludzi, jest nas 100 ludzi razy 600, to sobie szybko policzyłem, że pastorze, nasze nabożeństwa niedzielne musiałbyś zrobić 3 razy. W 2001 roku, słuchajcie, gdyby było 11 tysięcy, 12 tysięcy mieszkańców w Ustroniu, w 2021 roku policzyłem sobie, że w Ustroniu nie byłoby człowieka, który by nie słyszał o Jezusie. Mało tego, nie byłoby człowieka, który nie miałby możliwości przyjąć albo odrzucić Jezusa Chrystusa. Amen? Tak sobie pomyślałem trochę nieskromnie, żeby tego nie powiedzieć na głos nigdy. I trzymałem to do siebie. Ale dzisiaj Duch Święty dotknął mnie, że to musisz powiedzieć. I powiedziałem sobie tak usprawiedliwie. Znowu się kłóciłem z Duchem Świętym. Mówię, nie wiem, czy o liczbach można mówić. Bo to mnie może posądzić ktoś, że to coś tam kombinuje. Ale dlaczego ewangelista Łukasz w Dziejach Apostolskich napisał, że pierwsze kazanie Piotra, kiedy było, nawróciło się 3000 ludzi? To było pierwsze kazanie. Dlaczego napisał, że następne to było 5000 ludzi? Gdyby to nie było ważne, to by tego nie pisał. Dlatego chciejmy otworzyć nasz umysł. To jest trzeci mój punkt, który chciałbym was zachęcić. Kiedy się modlisz, nie myśl nigdy, że będziesz zawsze sam. Ale zacznij myśleć, że ktoś chce też poznać Jezusa Chrystusa, siedząc obok ciebie, idąc obok ciebie, pracując na taśmie koło ciebie, będąc blisko ciebie. Ilu ludzi spotykasz dziennie? Może powiesz, jestem na emeryturze, może tam jedną osobę, dwie, ale mam telefon, mam darmowe minuty. Zgadza się? Mogę zadzwonić do kogo? Do Zuzi zadzwonię dzisiaj. Zadzwonię do Zuzi i powiem im, co tam u ciebie słychać? A Zuzia mówi, taka jestem chora, ciśnienie mi wyskakuje. Zuzia, mamy spotkania modlitewne, ale to daleko, może przez telefon pomodlę się z tobą. Chcesz, żeby się pomodlić? No nie wypada odmówić, więc powie ci, że tak. Więc ty się zaczynasz modlić. Ojcze kochany, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa o moją kochaną przyjaciółkę Zuzię. Tak bardzo ją kocham i tak bardzo ją lubię. Panie Jezu, proszę Cię, żebyś dotknął jej serca, żeby to ciśnienie było w normie, żeby mogła dobrze żyć, żeby mogła dobrze pracować. Amen. Zuzia, jutro się zapytam, jak się czujesz. Wystarczy tyle.
Wystarczy tyle. Jedna osoba, niech to będzie jedna osoba. Wiecie, tak niewiele trzeba, tak niewiele trzeba. I chciejmy naprawdę poszerzyć nasze umysły. Poszerzmy nasze umysły. Kiedy stajesz do modlitwy, to pierwsza rzecz, nie zamykaj swoich ust, ale otwórz swoje usta szeroko, aby zacząć się modlić, aby zacząć wypowiadać. Przemyśl, co serce chce powiedzieć Bogu, najwyższemu Królowi i Panu. Halleluja. Druga rzecz, to chciej wiedzieć, że teraz o to się pomodlisz i to się staje niebezpieczne, to się stanie. Halleluja. Amen. Jeżeli się pomodlę teraz o to, to się stanie. Więc zdaj sobie z tego świadomość, o co się modlisz. I chciej zacząć się modlić, a nie przestawaj, zacznij się modlić. Następna rzecz, chyba tych punktów jest więcej. Następna rzecz, kiedy zaczniesz się modlić i nie będziesz widzieć rezultatów, nie przestawaj. Zacznij się modlić, jeszcze modlić więcej. Jeżeli jest ciężko, poproś kogoś innego, żeby ci pomógł i zacznijcie się modlić razem. Halleluja. Tak często robimy, kiedy Agnieszka ma jakieś prośby do sióstr w swoich modlitwach, pisze SMS-a albo dzwoni, mówi módlcie się, kiedy będziecie na spotkaniu, módlcie się o tę osobę. Podaj czasami imię, czasami nie imię, ale wiemy, że się mamy modlić. I my stajemy w boju modlitwy, a Bóg odpowiada na tę modlitwę. I potem dzwonię na drugi dzień albo na trzeci dzień, jak tam jest, bo wiem, że modlitwa naprawdę przyniosła wielki skutek. Halleluja. I słyszę, że tak się stało. Tak się stało. Bóg daje poprawę. Bóg daje uzdrowienie. Halleluja. Bo taki jest nasz Bóg. To jest następny punkt. Poproś posiłki. Poproś kogoś, kto chce się modlić, kto lubi się modlić, aby się modlił razem z tobą. I następna rzecz. Kiedy się modlimy, nie bądźmy, że to tylko dla mnie, że tylko ja dla siebie. Halleluja. Jestem zdrowy już. Wiecie, badania tak wyszły fajnie. Wszystkie badania dobre. Chwała Bogu. To jest chwała Bogu. Halleluja. Ale chciejmy modlić się o chleb dla potrzebujących. Jest wiele ludzi, którzy umierają głodem. Nie myślałem tego powiedzieć, ale chcę wam coś powiedzieć. Ja lubię czasami zaglądnąć gdzieś tam do historii. Na początku XX wieku wydarzyła się pewna katastrofa. Wszyscy o tym wiedzą. Nie chcę o tym mówić w ogóle dalej. Ale rozbił się statek. Titanic. Chyba wszyscy słyszeli o takim czymś. I kiedy byście poczytali tam, nie wiem, czy teraz dobrze cyfry zapamiętam, ale gdybyście poczytali, to ta katastrofa, katastrofy zdarzają się co roku praktycznie. Może nie na taką skalę, ale co roku zdarzają się jakieś katastrofy. I co było straszne w tym, czego nie mogę sobie przeboleć, czego nie mogę przeżyć, co widzę i nie mogę do tego momentu dojść do siebie. Kiedy rozbił się ten statek, pełno ludzi było w wodzie, woda była bliska zeru. Więc szanse na przeżycie było kilka minut, góra kilkanaście minut, jeżeli ktoś miał silny organizm. Potem płuca zaczynają się zaciskać, brakuje oddechu i dusisz się w straszny, okrutny sposób umierając. Pełno ludzi krzyczało, wołało o pomoc. Wiecie, i to do tego momentu jeszcze nic takiego strasznego bym nie mówił, ale teraz słuchajcie uważnie. Łodzi ratunkowych, szalup było tyle, że można było uratować spokojnie 1500 ludzi. 1500 ludzi można było spokojnie uratować. Uratowało się zaledwie 500, około 500. Dlaczego? Dlatego, że bali się, że kiedy podpłyną i ludzie zaczną wdrapywać się do łodzi, przewrócą i zginą wszyscy. I z tego powodu łodzie odpłynęły dalej. A ci ludzie krzyczeli i umierali w wodzie. Wiecie, pomyślałem przez chwilę, ja trochę znam łódkę, wygłupialiśmy się na wodzie nieraz jako dzieci. I wystarczy trzy osoby, żeby bezpiecznie wciągnąć człowieka na łódź, żeby jej nie przewrócić. Wystarczy trzy osoby, których możesz przeszkolić w 15 sekund. Jak to zrobić? Czy potraficie sobie wyobrazić, mogło uratowane być 1500 ludzi, a zostało tylko 500. Jedna łódź tylko wróciła z powrotem. Po chwili namysłu, ale właściwie nie było po co wrócić. Prawie, że wszyscy już byli martwi. Kilka osób udało się tylko, kilka osób uratować. Słuchajcie, my mamy łodzie ratunkowe, nasze kościoły, nasze zbory. To miejsce tutaj jest cudowną łodzią ratunkową. Czasami mamy strach może, że coś się może wkraść, możemy się przewrócić, może ktoś zginąć. Taka istnieje możliwość. Jest taka opcja. Ale słuchajcie, oprzytomniam jest sam fakt, że tysiące ludzi nie ma czasu zastanawiać się, czy to jest bezpieczne, czy nie. Bo oni za chwilę umierają. Tam było, każda sekunda liczyła się. I tak jak dzisiaj, każda sekunda się liczy.
Dlatego tą myślą chciałbym zachęcić was, kiedy się modlisz, pomyśl, że twoja łódź pomieści wiele. Pomyślmy, ile zmieści się w tym miejscu. Jakiś czas temu usłyszałem fajne zdanie od naszego pastora, że trzeba wykorzystać każdy centymetr kwadratowy. Dołożyłbym do tego jeszcze, trzeba wykorzystać każdą godzinę. Trzeba wykorzystać każde miejsce. Wykorzystać każde ręce. Żeby tutaj chciałoby się powiedzieć, żeby to już było. Żeby uwielbienie tutaj 3 razy dnia w niedzielę mogło uwielbiać. Żeby z kazalnicy było 3 razy dziennie. Mogło być głoszone Słowo Boże. A żeby 3 razy dziennie tutaj, nie ci sami, ale następni ludzie przychodzili słuchać Słowa Bożego. Żeby ci ludzie, którzy są na zewnątrz, mogli to słyszeć. Otwórzmy nasze umysły. To jest ostatni punkt. To jest ostatni punkt, który chcę wam powiedzieć. Otwórzmy nasze myśli, zacznijmy myśleć szeroko. Zacznijmy myśleć, że tyle ludzi Bóg ma przygotowanych, gotowych, tam, którzy proszą o pomoc i krzyczą i tam nie ma czasu już. Tam nie ma czasu na zastanawianie się. Tu trzeba działać. Trzeba prosić, trzeba modlić się i trzeba ratować ginących. Amen? I to jest wołanie Boże do naszych serc, abyśmy wołali o ginących, abyśmy wołali o nich, Panie, jak jeszcze mogę pomóc? Jak jeszcze mogę pomóc? Panie, mamy piątek, mamy czwartek, mamy niedzielę, mamy wtorek, ale Panie, czy jeszcze pomiędzy te dni są grupy domowe, są spotkania różne, ale czy jeszcze nie można coś wykorzystać? Panie, jesteśmy gotowi, możemy udostępnić miejsce, mamy miejsce, cudowne miejsce, czy możemy jeszcze coś więcej zrobić? Panie, poślij ludzi. Wiecie, i to się zaczyna dziać. Bóg posyła ludzi. Bóg posyła ludzi, ale On chce twojego świadectwa, żeby każdy dzień, żeby ci ludzie się dowiedzieli, że jest ratunek. Kiedy oni nie wiedzą, że były łodzie, to by nawet nie prosili o ratunek, ale oni wiedzieli, że tam są łodzie. Wiecie, że ci ludzie wiedzieli, oni krzyczeli, bo wiedzieli, że tam jest ratunek, mogą być uratowani. I ci ludzie na zewnątrz teraz, rozglądnijcie się, oni proszą o ratunek. To są ludzie, których bardzo lubimy. Albo może ich tak bardzo nie lubisz, ale módl się o nich. Módl się o ludzi. Kiedy się modlisz o ludzi, kiedy się modlimy o ludzi, chcielibyśmy poszerzyć nasz umysł i powiedzieć, Panie, co mogę dzisiaj zrobić dla Ciebie? Co mogę zrobić dla tych ludzi, których spotkam? Chociaż uśmiechnąć się, miłe słowo powiedzieć i powiedzieć coś o Tobie, o Jezusie Chrystusie, o Bogu, życzyć błogosławieństwa i porozmawiać, jeżeli się otworzy, nawiąże się rozmowa, powiedzieć coś więcej. A może to dzisiaj jest ten dzień, że ktoś przyjmie Jezusa Chrystusa dzięki mnie. Panie, użyj mnie. Oto jestem. Taki, jaki jestem. Nie umiem mówić. Nie umiem mówić świadectwa, ale mogę się odezwać. Duchu Święty, który jesteś we mnie, używaj mnie. Duch Święty jest w was. Ja to widzę znowu dzisiaj na tym miejscu. Widzę, jak On żyje i rozkoszuje się w was. W waszych sercach, w waszym wnętrzu, kiedy chce usługiwać, kiedy już chce używać nas, każdych z nas. Halleluja. Halleluja. Dlatego tym słowem chciałbym was zachęcić. Jeżeli jest ktoś słaby, chory, wzywaj, proś o modlitwę. Jeżeli potrafisz się modlić, to się módl, tak Słowo Boże mówi. Jeżeli jakiś grzech się pojawia w twoim życiu, wyznawaj go natychmiast. Nie czekaj do jutra, nie czekaj na następne spotkanie. Wyznawaj od razu. Jeżeli potrzeba, wezwij braci, wyznawaj i zrób z tym porządek. Bo nie ma czasu, nie ma czasu umierać, słuchajcie, w grzechu. Jest czas, aby ratować innych. Aby ratować innych. Módlmy się o tych, którzy giną. Módlmy się o tych, którzy potrzebują pomocy. Tak jak ta rodzina, jak ta ojciec i matka. Do teraz ich widzę, jak rozpaczliwie proszą o modlitwę. Wiecie, kiedy ojciec i matka w dzisiejszych czasach prosi o pomoc, modlitwę, to znaczy, że jest ciężko. Bo jest tyle specjalistów, jest tyle różnych lekarzy, że można sobie poradzić bez modlitwy. Ale kiedy ktoś prosi o modlitwę, to znaczy, że już chyba chce Boga dotknąć. A Bóg kocha pragnienie, On chce pomagać każdemu. Amen? A tych ludzi jest setki, tysiące. Ja chcę powiedzieć, że to nie jest jedna rodzina. Chcę wam powiedzieć coś. Jedna rodzina dowiedziała się o tym, że jest taka możliwość. To ty i ja jesteśmy w stanie powiedzieć pozostałym i podpłynąć łodzią. I we trójkę uratować następną osobę. Amen? Spróbujmy zgarnąć, ile się da. Żeby niebo było wypełnione. Tam jest dosyć miejsca. Spróbujmy zrobić wszystko, co się da. Nie chcielibyśmy czekać. Nie chcielibyśmy myśleć, czy to bezpieczne, czy nie. Myślałem przez to, czasami nawet sam złapałem się na tym, że mówię, Boże, a jeżeli coś przeciągnę strunę albo coś zrobimy nie tak. Łódź się może rozkołysać, ale dzieci śpiewają, Ty Chrystus jest w łodzi, nie boję się burz. Usiądź na chwilę z dziećmi, to się uspokoisz. Amen.
Dlatego niech to poselstwo będzie w naszych sercach. Módlmy się, dołączmy do modlitwy post. Zobaczmy, niech Chrystus zadziała w naszych sercach, abyśmy zobaczyli ginący świat. Ci wszyscy ludzie, i chcę wam powiedzieć, to już nie tak długo, 3 lata, wystarczy 3 lata. Dzisiaj wam to chcę powiedzieć do zachęty, ale gdy Pan nie przyjdzie, za 3 lata jest w stanie cały ustroń i okoliczne miejsca być gotowy na przyjście Jezusa Chrystusa. Halleluja. Ludzie są pragnący, ludzie są głodni. I dajmy tę możliwość, aby mogli przyjąć albo odrzucić Chrystusa. Wybór należy do nich, nie do nas. Ale my zróbmy wszystko, aby usłyszeli. Aby mieli pełną możliwość, aby zrozumieli, że Jezus Chrystus każdego kocha i chce zbawić. Z tymi słowami was zostawię. Módlcie się, módlcie się. Stawaj w nocy. Jeżeli nie możesz spać, stawaj w nocy i módl się. Szukaj Pana. Dołącz do tego post. Niech to będzie miły czas. Niech Bóg rozkoszuje się. Pytaj o nowe możliwości. Pytaj się, jak mogę pomóc, jak mogę pościć i jak mogę nowe możliwości rozwinąć. Halleluja. Niech Bóg was obficie błogosławi. Niech Duch Święty was wypełnia. Niech zanurza was w swojej obecności, aby kiedy będziecie się modlić, kiedy staniesz już jutro rano, żeby Duch Święty wypełnił się do takiego stopnia, że nie możesz przestać. Że zobaczysz oczyma wiary, zobaczysz już tych ludzi, których chcesz, aby byli zbawieni. Zobaczysz ich w kościele, zobaczysz ich przy stole, zobaczysz, jak będziesz mógł siedzieć razem z nimi i uwielbiać Pana. Ci, którzy przeklinają, będą błogosławić, a ci, których życie było na włosku, będą żyć pełnią gębą. Halleluja. W Jezusie Chrystusie będą dziękować i będą dziękować nie tylko Bogu, ale będą dziękować Tobie. Tak jak dzisiaj czytaliśmy tego maila. To jest, wiecie, to jest ciepłe, kiedy to słyszę na serce. Mówię, Boże, jak Ty jesteś wielki i wierny. Halleluja. Ja chcę słyszeć takie wieści. Ja chcę słyszeć to, że bracia i siostry pomagają. Pomagają. Ja wam chcę powiedzieć, zaraźmy społeczeństwo. Niech nasz kraj, który jeszcze nigdy nie doznał przebudzenia, niech nareszcie Bóg ma możliwość dotknąć ten nasz kraj. Jak to chce zrobić? Jak to chce zrobić? Eliasz był podobnym człowiekiem do ciebie i do mnie. I modlił się. Amen? Halleluja. Nie modlił się dzień, dwa, ale modlił się tak długo, jak trzeba. Tak długo, aż osiągnął cel, aż Bóg powiedział, Eliaszu, jesteśmy jedno. Ja tak widzę, jak przybili piątkę. Mówi, to jest to. Ludzie zaczęli pokutować. Zaczęli przychodzić do poznania prawdy. Przeciągłem trochę. Miało być krótko, ale wiem, że to jest dobry czas. Wiem, że Duch Święty dotyka twojego serca. On jest w twoim sercu i chce użyć twoich rąk, twoich ust, twojego uśmiechu, twoich oczy. Halleluja. On chce użyć całego ciebie. Oddaj Mu siebie. Chcę wam powiedzieć przy okazji, że Bóg chce uzdrawiać też i twoje ciało, kiedy ty idziesz. Kiedy ty idziesz. Halleluja. I miejmy to na ustach, że daje moc modlitwy wtedy, kiedy się zaczynasz modlić. Wcześniej nie. Wcześniej nigdy nie doświadczysz mocy, ale kiedy otworzysz usta, zaczniesz się modlić, Bóg daje moc. Amen.